poprosił najpierw o ocenę twoją tego spotkania. Znaczy, no ciężko coś powiedzieć, bo po tym spotkaniu, bo chcemy wszystko robimy, żeby wygrać, a przegrywamy kolejny mecz, także tutaj no, ciężko coś mi powiedzieć na ten temat. Nie tylko kibice, ale także trener na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że nie było pomocy, tak, które przytyczek do waszej formacji. Czemu właśnie nie ma dobrego rozegrania tej piłki do przodu? Tam jest i Kanon, i jest Van der Beezen, a potem niedzielę i tych piłek nie dostają po prostu. Znaczy, no gra się tak, jak przeciwnik pozwala, także dzisiaj nam na dużo nie pozwolił i przegraliśmy ten mecz. Co teraz po meczu? Rozmawialiście coś między sobą, szatni, co tam? Znaczy, na gorąco to nie ma co gadać, bo to wiadomo, trzeba z analizę zrobić i wtedy będzie na spokojnie pooglądać i zobaczyć, jakie były błędy, a nie na gorąco. Sławku, sytuacja w tabeli robi się no, podobna do poprzedniego sezonu. Czy już w szatni czujecie taką presję, czy jakby cały czas jeszcze liczycie na to, że ta runda nie skończy się tak tragicznie jak zeszłego, no bo kibice już powoli jakby wspominają zeszły rok. Znaczy, no wiadomo, widać, że kolejny sezon i zaczynamy słabo, ale spokojnie. Na razie musimy wszystko zrobić, żeby błędy wyeliminować i żeby grać coraz lepiej i wygrywać mecze. Także tutaj nie możemy się też jakby tutaj grzać i tylko na spokojnie pracować i do przodu.